Witajcie. Jakiś czas nie robiliśmy filmów z samozamykaczami, dlatego dzisiaj zaprezentujemy po raz kolejny samozamykacz Losinox. To jest akurat model VertiClose, czyli ten mocniejszy. Do takiej to jest taka dość solidna z grubych kształtowników furta zrobiona. Dlatego pan tutaj z wyliczeń stwierdził, że lepszy będzie VertiClose wspólnie z nami. No i założyliśmy coś takiego fajnego. I zobaczcie, jak ładnie po montażu, jak to sobie ładnie teraz działa. Wszystko wyregulowane, porządnie założone. I pamiętajcie, że tutaj to jest samozamykacz, przy którym regulujemy szybkość zamykania i domyk. Czyli po założeniu proponujemy zawsze, jeżeli jest regulacja u góry, a może być też u dołu, tu jest u góry, dokręcamy obie śrubki regulacyjne do końca, wkręcamy i dopiero wtedy regulujemy i zaczynamy puszczać furtkę. Ona najpierw będzie w stanie cały czas otwartym i jak puścimy śrubę jedną, to się zamyka. A później już sam domek tylko regulujemy. Tu akurat bardzo łatwo, bo jest wszystko dbane, furtka była dbana i tutaj cały czas wszystko smarowane, zawiasy, i o tym też musicie pamiętać, zawiasy mają być smarowane, a nie, że to samozamykacz musi całą robotę robić i się umęczyć do tego. Także taki to montaż. Zapraszamy na stronę Altum Polska. No i oczywiście przy furtkach zazwyczaj prosimy o wysłanie zdjęć furtki. Niestety pamiętajcie również o szacunkowej wadze furtki, bo to jest najważniejszy parametr przy tych samozamykaczach. No i szerokość. Szerokość, waga furtki i częstotliwość przejść dobowa ewentualnie. I wtedy proponujemy jakieś rozwiązanie. Tak jak tutaj tego Losinoxa akurat. Ale to jest jeden z najlepszych samozamykaczy zewnętrznych, więc spokojnie, z czystym sumieniem możemy go polecać. No to tyle chyba w tym filmie. Zapraszamy do oglądania oczywiście kolejnych naszych filmów, kolejnych realizacji. Do subskrypcji oczywiście kanału zapraszamy również i do kontaktu z firmą. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.